Dobra, widzę kota. Okej. To wracam do gry. Dobra. Tak, to jestem w tym momencie w pokoju, do którego już się zakradłam wcześniej. Zastanawiam się, czy... Dlatego, że tutaj właśnie... O. Dobrze. Może lepiej nie będę ruszała już nic w tym pokoju. No w każdym razie tutaj jest, znajduje się przejście. A to jest ten nieszczęsny palm top. To w sumie mi się jednak przyda, dlatego że sporo niestety zużyłam na robota zupełnie bez sensu. Okej, dobrze. Teraz tak, tędy idę. Tu nigdzie nie można skręcić, wszędzie są wentylatory. Trochę sobie zwolnię, bo za chwilkę się będziemy podkradali do tych właśnie trzech gości. Aha, jeszcze jedno, ja tam próbowałam jeszcze taki eksperyment z włączeniem alarmu i ucieczką i odczekaniem, sprawdzeniem, co zrobią w tym czasie ci trzej panowie, ewentualnie po prostu planowałam ich po prostu pozabijać tak najzwyczajniej w świecie, jednak jest jeden problem, ponieważ po włączeniu alarmu z końca pokoju wyjeżdża z ukrycia robot, a ja właściwie mam na robota tylko jedną broń. A przede mną jest jeszcze walka z bossem. Ja nie wiem, czy ta broń dokładnie to jest granat. Czy ten granat nie będzie mi potrzebny w ciągu właśnie tej walki czekającej mnie jeszcze. Więc na robota to nie mam za bardzo opcji. Poza tym ten robot, prawda, po uwolnieniu on później łazi tutaj w zasadzie. Już bym musiała chyba z nim walczyć, bo tam z tego, co patrzyłam na mapie, to właśnie tam bym musiała się udać, gdzie ten robot mniej więcej krążył. No, mogłabym jeszcze coś tam może manewrować jakoś, żeby mnie widział. W sumie te roboty są takie dosyć mało spostrzegawcze. Natomiast... zrobiłam tak, jak zrobiłam teraz właśnie. Postanowiłam jeszcze raz tutaj zajść. Do tamtego pokoju z lewej okazało się, że tam mogłam przeskoczyć te lasery, jakoś mi się udało. Natomiast drzwi są całkowicie zaleserowane. Nie da się w ogóle tam nic zrobić. Próbowałam też coś postawić na tych laserach, ale oczywiście włącza się alarm, więc już sobie darowałam. No i cóż, sytuacja jest teraz taka, że podkradam się do tych panów. Oni siedzą spokojnie. Tamten jest chyba tył. Nie, on tak troszkę boczkiem siedzi, ale nie powinien nic słyszeć. Dobra. Ja nie wiem, czy mi się uda przydusić gościa, który siedzi na krześle. Wydaje mi się, że najlepiej będzie go tym takim super cichutkim takim pistolecikiem uśpić. F5 oczywiście prawidłowo. Kurczę, no. Kurczę, to głupio trochę wygląda. Nie
nie zorientowali się. Dobra, czy ja go tutaj wciągnę do środka? Do rewolweru akurat nie. Próbuję go wciągnąć tutaj do środka, bo nie wiem, czy tam ci po prostu zaraz... Chociaż nie, oni raczej stoją w miejscu, nie powinni... Mam nadzieję, że... No właśnie, jest okej. Okay. Żeby się tu za ciasno nie zrobiło. F5, tradycyjnie. Może ja po prostu nie będę z nimi walczyć, jak oni we dwóch. Nie, bo boję się, że po prostu tamten robot wylezie i mi pokrzyżuje moje niejasne plany. Może... No tutaj akurat nie mam... A co to jest za poziom? Drugi tylko? Moment, moment. Zrobię F5 i spróbuję się włamać do kompa. Jeszcze raz. A tutaj, dobra. Włam się, włam. Co my tu mamy? Gdzie jest kulka? Tutaj. Muszę zrobić zbliżenie. 30% szans na wykrycie. 30%, świetnie. Wygląda spoko. Ach. Aż musiałam oczywiście szybko. Szybko by się... Aha, kamery to są. Coś podobnego mam w swoim biurze w Detroit. A, bo tutaj się przełącza. To jest powłączane. Tu jest kamera włączona. Ja mogę wyłączyć tą kamerę, wyłączyć jej ruszanie. Ale w sumie po co? No i co? No i... I co mi to da? Bo tak po prostu... Aha, dobra, tam są drzwi. Aha, czyli ja jestem w tym pokoju. Okej, okay, już czaję chyba. Ja jestem prawdopodobnie w tym pokoju. Więc trzeba kamerę przesunąć w tą mańkę i zatrzymać. I oni nie będą mieć podglądu, jak się uda mi przejść. To ten pokój, czy nie ten? No nic, tak na razie tak zrozumiałam, co to jest. Sports. Dobra. To ten komp był otwarty z serwisu. Nic tu nie ma. Dobra. Wciskamy w 3, żeby ci... Oj! Przepraszam, wciskamy w 4, żeby ciszej się poruszać, na wszelki wypadek. I przyjdę za nimi. O! Więcej amunicji, świetnie. Tu są jakieś... drzwi. Dobra, jeszcze raz F5, F4. Dobra, to są... A, bo to jest szafka na broń, dobra. Dobra. Tak, tak. Czytaj. No i co teraz? A, F4 nie wcisnęłam. Kurze, ten stoi, tylko że on stoi mordą jakby do drzwi. Jak mam mi się udać tutaj? Kurze, no... Myślę...
Może jak zacznę strzelać, to się w sumie... a gdzie mam broń? Tu mam trójkę. A tu mam jedynkę. To spróbuję zrobić... troszeczkę inaczej. Czyli którego... oj. Nie chcę marnować też za bardzo broni. Kurczę, chciałam... no. Chciałam jednego uśpić, drugiego po prostu zabić. Ale się nie wyszło. Jeszcze mi jeden pomysł przyszedł do głowy. Oczywiście będzie tak samo genialny jak wszystkie moje pomysły. Prawdopodobnie. Mianowicie... kurczę, koleś. Gdzie on poszedł? Moment. Gdzie on poszedł? A, on włączył ten alarm i teraz ten robot będzie latał. Nie no, to nie o to mi chodziło. Moment. Kurczę. Udało mi się... niby mi się udało, no właśnie, ale to jest właśnie to, czego chciałam uniknąć, czyli po prostu sytuacja ja plus robot. Nie ma sensu. A co ten robot? Ale nie, no ja nie mogę tak, no zobacz. Kurczę, 23... amunicja. Ty w ogóle... był robot, nie ma robota. Alarm przestał działać. Aha, on miał amunicję. W sumie może to nie był taki zły pomysł. 35. Kurczę, no ale coś ja to kiepsko widzę. Co robi to? Dobrze, czyli zabiłam tutaj tak... Po prostu powiem, czego się obawiam, jak spotkam bossa. Żeby nie było tak, że nie mam w czym w niego gazowy. Co on mi da? Czy ja ich przeszukałam? Nie, oczywiście, bo po co? Dobra, 55, no. Nie wiem, czy to wystarczy, bo nie wiem, co to będzie za boss. No, jak na robota trzeba było tyle wywalić tych naboi. No to teraz sobie mogę tu połazić w sumie spoko. Aha, teraz mogę iść w końcu. Czemu ja tak wolno chodzę? O, już szybko chodzę. Mogę iść do pomieszczenia, do którego nie mogłam się dostać. O! I to jest to hasło, które wtedy... Out bug. To w poprzednim filmiku. No to świetnie, tylko co z tego? Niniejsza umowa... Władca marionetek, jak w Ghost in the Shell. Przychodzą dane dla królowej. Dobrze. Ktoś dał dupy. I tym razem nie powiem, to ja. Dobrze, udało mi się. Kurczę, tylko tak szukam jeszcze po prostu jakiejś amunicji. Tak sobie szukam.
I tak sobie szukam. Kurczę, przecież tu był terminal, pewnie wyłączał te całe te. Tutaj też jest łapa. Amunicja. To jest winda? Aha, to stąd ten robot wychodził. Dobra, już sobie przypomniałam. Tak jeszcze sobie smutno pobiegam, może gdzieś tu jest jakaś tajna skrytka z dużą ilością amunicji. Dobrze, to już chyba z tego, co tam przy ekranie ładowania widziałam. Dokładnie w tym momencie czeka mnie walka z bossem. Dobra, robię ten zapis. Pritchard, I'm retrieving Van Bruggen's evidence now. Is Sarah patched in? Right here, Adam. I'm listening. I just heard that your team is mobilizing in Detroit. Why wasn't I informed of this sooner? Tactical assignments are not your concern. Reed and her team have subdermal GPL implants. They'll be tracked. Kidnapping them was a mistake. Montreal took care of that. Forgive me if I don't put as much faith in our friend Eliza as you do. She's too erratic. Your concerns are noted, but I would advise you to concentrate on your own assignments instead of interfering with mine. Namir out. Boss, did you get that? I heard. I just... Megan and the others. They're alive. We've got to stay focused. Azawa's a residence at the top of the tower. It's off limits to everyone except her and her guards. Now get up there and find out what she knows. Okay. To coś po chińsku. Jakieś amunicje, jakieś schowki, bomby, granaty. Boże. Dobra. O, moje ulubione lasery. F5. Mam iść tam w lewo, tak? Nie ma tu chyba żadnych wrogów. Ale oczywiście pójdę w prawo mam iść, a teraz pójdę w lewo. Łam się. Sześćdziesiąt procent, 30 tam widzę, tak, 30. Access granted. Okej. O, już jestem starszym hakerem, byłam młodszym. Całkiem niedawno. Potrzebne mi ammo. No i tak, pokój za zamknięty pokój z jakimś mailem i pustą szufladą.
drugi pokój, ten otwarty jest. Nie chce mi się, kurczę. Dlaczego w sumie mi się nie chce? Moment. Żeby się alarmy nie połączamy, nie połączały. Włam się. Pięćdziesiąt procent. Dobrze, no nie mam wyjścia. Kurna. Access granted. Okej. Tu jakąś grubą kasę chodzi. A, jakie cwaniaki. 70% dla nas, 25% dla was i 5% na lokalne międzynarodowe wydatki towarzyszące transferowi. No nie wiem, czy mi się ta informacja do czegoś przyda. O, szuflada. Okej. Tu jest jakaś pani. Tak? Czaję się, ale po prostu... Jeszcze zobacz, jak to w ogóle na mapie wygląda. Ja sobie wyszłam stąd. A nie, tam jest jakieś po prostu wejście. Ale tam ktoś jest. W sensie człowiek. I szuflada. Z kredytami. O! A, to jest człowiek taki uzbrojony. To niedobrze. Nie, po prostu. Właśnie, to jest to, o czym już tam mówiłam. Czasami jak po prostu zamykam coś, nie wiem czego to wynika. Moja myszka jest raczej sprawna. Że raczej nawet na pewno, bo... Nie, wystarczy, że kliknę w zamknij i po prostu on nagle strzela. Może będę escape'em wychodzić z szuflady. Dobra, czyli tam jest zły pan. O. To mi niepotrzebne, zresztą nie wiem co to jest. Nie, ja w ogóle schowam broń, bo to się źle skończy. Dobra, sytuacja jest jaka? Widzę, jeden gościu jest na pewno. Czy tam był drugi, czy mi się tylko wydawało? Czy to jest jeden? Jeden gościu. On sobie chodzi tam. Tamtędy znaczy się. Teraz się na mnie, teraz w drugą stronę jest. Dlaczego? Co ja miałam włączone? Teraz się na mnie patrzy. Muszę go unieszkodliwić. Tylko się najpierw chciałam podkraść o drzwiczki. A, gościu. Gościu chyba tam zakręci tu, czy tam. Ej. Ej. Moment, tam tak. Aktywowałam robota, jakiś gościu.
A to przez to, że ten wzniósł po prostu alarm. Się do niego nie podkradłam należycie. Nie. Kurczę, gdzie ja zapisałam? W jakim głupim miejscu? Wczytaj. To inaczej muszę zrobić. Gumo. Wyjadł to. O Jezu, dobra. Kurczę, czyli jednak dwóch gości jest. Dobra, ten teraz idzie. Teraz obaj idą. Jakim ja cudem włączyłam alarm? Ale dobra, już im przeszło, już się nie denerwują panowie. Gdzie mam iść? Tu. Czuję się trochę niezręcznie. Dobra, to jest tamten, ten korytarzowy, a tu jest ten taki biurkowy. No nie. Nie, tak, to przecież... Co ja zrobiłam? Aha, znaczy to on zrobił mi. Myślałam, że ja jakoś coś zrobiłam. Boże. O Jezu. Dobra, inaczej. Dobra, dam się... Coś czuję, że to będzie w ogóle dramat. I teraz tak szybko mapę, właśnie. Ja po prostu muszę iść tam. Muszę olać sobie po prostu te wszystkie tutaj. Gościu idzie tu, no szkoda, że tu nie może wejść jakoś z tej. Może jakoś tędy, tak, tutaj jakoś coś tam. Gdzieś przypuszczam, że w tych rejonach będzie robot. Okej. Prawda, to nic nie jest, ale dobra. Dobra, gdzie my jesteśmy? Co tu się dzieje? Wygląda jak sala konferencyjna. Jak to? A, to te ściany jakoś jak wodospady wyglądają. Dobra, jaka sytuacja? Gdzie jest ten robot? A, tutaj stoi. Aha, tam ci sobie idą. Dobrze, gdzie ten robot? Za biurkiem? Tamci są...
Jezu, czego ty tutaj leziesz, człowieku? Co, ma akordeon na plecach? Tamten stoi. No idź z kolegą. No idź sobie. Boże, masakra. Aha, ten teraz poszedł. Dobra, 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 dobra. Tam ktoś jest. Dobra, na mapę muszę zerknąć, bo mi się zmienił. O, teraz punkt docelowy jest koniec tego korytarza w lewo. Tutaj pewnie będą różnego rodzaju niespodzianki na mnie czekały. O matko, tam jakiś koleś stoi w ogóle. Matko, koleś, matko, koleś. To jakiś tajny pokój. Tu coś na mnie jakby w moją stronę jest skierowane. A jest to dwóch kolesi. Że oni są za ścianą. Tu mi nikogo nie pokazuje. Tamci są w środku, tak? Nie, no, oni stoją do mnie twarzami. A żeby zajść ich jakoś, to nie ma takiej opcji, z tego co widzę. Dla próba numer jeden. Aha, nie, oni jednak nie lubią takich akcji. Wczytaj. Dobra, to ich tam zostawię w spokoju. Ich tam sobie stoją. A do tego pokoju po lewicy jak się wchodzi? Od tyłu, tak? Co? Co? Dobrze, kto, który mnie zobaczy? Oni mnie zobaczyli? Aha, dobra, to już kumam. Tutaj jest... Dobra, dobra, wiem. Tylko tak obczajam sobie. Czy jak się tu prześlizgnąć, żeby po prostu... Chyba muszę inaczej. Dobrze, tutaj mnie obczajają. Dobrze, nie udało się, nie wiem jak, nie wiem czemu. Moment, myślę, ale w sumie tak, robota nie ma, no bardzo... Dużo mam tego życia. Jakoś tak wcześniej miałam wrażenie, że po prostu co mnie zranią, to od razu padam. Stare of death. Boy, do I know that stare. Yeah. So the chick's
grabs both their heads and slams them into the bar. Bam! Nothing but blood and screams, man. Blood and screams. No i co? Facet się ustawił tu. To trochę kiepska miejscówka. Kurczę, mogłam za nimi... A nie, nie mogłam w zasadzie, bo tam... Dobrze, chyba że spróbuję na po prostu... metodą Rambo. Przywitać ich... piorunami. Tylko sekundka jeszcze. Coś ważnego muszę zrobić. Zjeść batona. O. Myślałam, że szybciej przyładuję i tam... Dobra. W sumie mogłam się schować albo nie wiem. Albo coś. Dobrze, zapisałam w momencie... Kurczę, jak to jest? Moment, moment, bo tamte teraz strzela do ściany. Dobrze, i teraz tak, tam jest jeszcze jeden... Tam jest jeszcze jeden? Boże. O, shit. Tam jest jeszcze w ogóle... Idźcie, gdyż no one here. Tak, kurde. Nie wierzę. Boże, jakie ćwoki po prostu. Dobra, postoję sobie. Bo oni jeszcze są troszeczkę poddenerwowani. Boże, dobrze, że ciało nie... Kurczę. Dobra, na szczęście jeszcze mi na małej mapce pokazuje gościa. Kurczę, dobrze, że przez tą szybę właśnie ciał nie widzieli, bo by zupełnie wpadli w panikę i pobudzili tutaj panów. No dobra, to robię w 5, bo tu nie ma co. Zużyłam, kurczę, baterię. Już ich nie ma zupełnie? Zupełnie ich nie ma, dobra. Dobrze, jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo to jest tak, poziom norm. Schowam broń, bo zacznie się to, co... z czym mam problemy. No i jak to jest? Dwóch uzbrojonych gości po prostu... sparaliżowałam paralizatorem. Dobrze. To jest ok, to jest ok. Czy tamten miał broń? Miał. No dobrze, no spoko. Ten pokój jest załatwiony. La 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 la. Co tu mamy? Co tu dają? O, nie, właśnie mi o to chodziło, tego szukałam. Nie wiem, co to jest, to też biorę. Jej. Coraz lepiej. No, tak jak mówię, no podkreślam, nie wiem, co to będzie za boss zupełnie. Nie czytałam nic na ten temat. Lubię niespodzianki, powiedzmy. Cóż to? Włamie się?
Łamie się, to jest trójka. Lepiej nie. Nie, bo się włącza alarm i w tych kompach to, tak jak mówiłam, nic nie ma ciekawego. Boże, tam ktoś jest. Jest ktoś, ale spoko. Mapa. Teraz tak, tu sobie zajrzę do tych dwóch pomieszczeń. Cztery? Bez jaj. Czy to pomieszczenie jest jakieś istotne? Myślę, że tam nikt mi nie przy... Ktoś tam chodzi. Tam nic nie widzę. No, mogą być jakieś szuflady w tym biurku. Z jakimiś ważniejszymi rzeczami. Ale czy tak jest? Tu ktoś jest, gapi się na te drzwi, więc nie mogę ich otworzyć. Tam jest dwoje ludków nawet. Które to są? Te ostatnie? Tak, to jest pokój z ludkami patrzącymi się na drzwi. Nie, on jest chroniony. To jest raczej, wydaje mi się, w przypadku, jakby ktoś grał w trybie Rambo. A ile mam robaczków? Boże, nie widzę żadnego. Miałam takie rubaszki, co otwierały wszystkie takie cyfrowo zamknięte zamki. Miałam i nie mam, dobra. widzę ammo. No dobrze. Włączył się alarm, z tego co usłyszałam. Ale kto podejrzliwy? Moment, bo ja tu sobie wyszłam. Dobra, skoro się włączył, to ja sobie pochodzę, bo ja nie wiem... No dobrze, włączył się. Aha, tam wyłażył. Tam? Tam wyłaży... Aha, tam wyłazi pan. Tam wyłazi pan, czyli tutaj nie ma wrogów, tak? Rzucił we mnie tym. Jak mnie fajnie ogłuszyła. Gdzie ja zapisałam? Aha. Dobrze, tu jest czujnik. Ten czujnik od razu, widzę, zabiera się do pracy w momencie otwarcia przeze mnie. Idzie. Kurczę, a może... Nie zrobiłam tego po prostu. Boże, no kurde. Aha, Boże, już. Dobra, skupienie.
No tam w sumie było dwóch gości. Ciekawe, czy jeden tylko przyjdzie, czy tamten drugi też. Właśnie, będę mogła tam wejść do tego pokoju. Tam słyszę parskanie, to źle wróży. O. Może... nie, bo... On tak sobie do mnie strzelał, ja w tym momencie sobie tak pomyślałam, żeby nie użyć tej bomby na... znaczy jako miny na robotów, ale kurde, no... Dobrze, a dlaczego teraz? Przecież nawet nie otworzyłam tych drzwi. Dobra, a może zrobię coś innego? Po prostu pójdę stąd. La 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 la. O. O. Co się będę stresować? Sheriff man. Son of a bitch. Van Bruggen? Just thought you'd wanna know. I survived that little surprise party back at the hotel. And I'm sailing away from this shithole as we speak. All because of you. You wanna thank me? Forget you ever had this frequency. I got a better idea. I'm looking at your bank account right now and... you know, Sharif really ought to pay you more. Van Bruggen? No need to thank me, man. Just enjoy it. Jakieś zdjęcia z Google Earth chyba. Przynajmniej tak wyglądają. Oj, chyba będzie walka na szczycie, samym szczycie wieżowca. Znów taka jakaś niepewność się zakradła. Dobra, co my tu mamy? Wyjście. Oczywiście się nie da za bardzo... Dobra, to chyba nie będzie wrogów. Znaczy, będzie boss, ale... Póki co... Póki co sobie zgarniemy palm topa. Save, pani. Czyli tutaj jest ta babka z tym kołnierzem. Aha, to jest chyba taka strzykawka, która dodaje mi więcej życia na jakiś krótki czas. To znaczy... Czyli miałabym nie 100, tylko tam, nie wiem, przypuśćmy 120. Pewnie coś takiego. A, tam była jeszcze szuflada. Strzałki obezwładniające. No fajnie by było ich wszystkich pousypiać, ale nie jest to takie proste. Moment, dobra. Dzień dobry. Co tu jest? Aha. To niepotrzebne mi. Rewolwer. Tutaj pewnie... O, safe. I'm sure it was just a clerical error, quipped Zhao Yunru, CEO of Taiyang Medical, as transfer of ownership was officially declared. The purchase gives Taiyang a significant increase in global market. Wyłączę tą panią. Aha, tam jeszcze. Się nie mogę skupić. Kredyty, palm top.
czemu jakoś to tak w skrócie wszystko? To chyba nie jest szyf, tylko po prostu koleś tak pisze. To trollowo. A. No dobra. Czyli tak, muszę tą skrzynkę zdobyć. Przy pomocy... Co to do diaska jest? Do ciężkiego karbinu, po co mi to? Po co ja to wbrałam? Chyba żeby sprzedać. O, tu jest. Dobra. Bierzemy. A, nie da się. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale... A, to wyrzutni rakiet. A, dobra. No to nieważne. Ej! Wyrzucam jakieś tutaj ważne rzeczy. To wyrzuć. Wyrzuć. A coś tu jeszcze... Coś tu wyrzuciłam niechcący. Szanghajski cios w nery. Ciekawe, że napój tak leży bokiem na dywanie i się nie wyleje. O, coś widzę, że druga godzina będzie się nagrywać. Dobra. Albo dobra, krótka przerwa i tego. I ten tego. Okej. Okay.